Kochani, dzisiaj kolejna szybka akcja. Niestety nie ma z nami klienta, ponieważ musiał pojechać, ale ja dla Was mam wieści z frontu, czyli Karol jeździ po przeglądach i sprawdza pompy, jak się sprawują po jakimś tam czasie. Ile zużyły od samego początku energii elektrycznej, ile zużyły energii, nie od samego początku, ile zużyły przez rok czasu, nie ma tak dobrze. Kochani, będzie dzisiaj dużo suchych danych, podejdziemy sobie do sterownika, zobaczymy, jak klient ma ustawioną krzywą grzewczą. Pompa ciepła, którą dzisiaj Wam zaprezentuję po czasie, to jest T-Cup 12 kW do chałupy, która poprzednio spalała chyba 5 czy 6 ton ekogroszku w tym kotle, który stoi jeszcze tutaj, się sezonuje, że tak powiem, niepodłączony do instalacji. Mamy tutaj pompę ciepła z dwoma parametrami, czyli osobno pompka dla grzejników, osobno pompka dla podłogówki z mieszaczem. To, co widzicie po środku, to jest buforek 106 litrów, jeżeli dobrze pamiętam, podłączony równolegle do pompy ciepła, więc nie marudząc i nie przedłużając, lecimy do sterownika. Lecąc do sterownika, ja już mam wszystko zrobione, jeżeli chodzi odnośnie przeglądu pompy ciepła. Rzuca się w oczy, że pompa chodzi w trybie cichym i to jest chyba jej standardowa praca, a jak to się przekłada, to za chwilę zobaczycie. Polecimy sobie standardowo w sprawdzanie systemu. Pokażę Wam najpierw zużycia, pokażę Wam produkcję, pokażę Wam copy. Monitor poboru energii, nie obecnie, tylko historycznie, pobór energii, rok, ciach, lecimy i paczta, jak to wygląda, całkowity w grzaniu, czyli centralne ogrzewanie, w chłodzeniu 0 i w grzaniu zbiornika, tak to wygląda. Lecimy sobie do produkcji, nie ma tutaj nic do ukrycia i lecimy, całkowita, grzanie, chłodzenie i grzanie ciepłe wody użytkowej. Lecimy sobie do copu, ciach, rok, całkowity 3,5, grzanie 3,5 i zbiornik 3,4. Lecimy sobie teraz do sprężarki, bo to też na pewno chcecie widzieć. Ilość włączeń do czasu działania jest tutaj naprawdę bardzo dobra, ponieważ całkowity czas działania jest dłuższy niż ilość włączeń i wyłączeń. Grzałka 0 godzin. Lecimy jeszcze do krzywej. I krzywa, jeżeli chodzi o to strefę pierwszą, czyli o podłogówkę, wygląda tak. Jeżeli chodzi odnośnie krzywej na grzejniki, wygląda tak. Jaka jest temperatura wyłączenia grzania? Bo dzisiaj mamy troszeczkę chłodniej. 18 stopni. Jeszcze z mądrych rzeczy, delta to nagrzaniu, 5 stopni, czyli standardowo. Z rzeczy, których Wam jeszcze nie powiedziałem, a chciałem, żeby to było zwięźle i to może dlatego. Około 220 metrów powierzchni ogrzewanej, stosunek podłogówki do grzejników, nie pamiętam, jak tutaj dokładnie było. Teraz Wam pokażę mniej więcej, jak wygląda agregacik po 2 latach. Co się rzuca w oczy, on już jest po wyczyszczeniu, po wydmuchaniu, że tutaj mamy troszeczkę mchu, czyli w jakimś takim, takich warunkach, że tak powiem, pracuje, że jakaś flora może się na nim wytrącić. I tutaj troszeczkę też mamy takiego nalotu, ale powiem szczerze, jeżeli chodzi o przewiew przez ten wymiennik, jest na bardzo dobrym poziomie. Nie ma tutaj nic, co by zakłócało przepływ powietrza, więc tak to mniej więcej wygląda na zewnątrz. I tak najlepsze, co w ogóle tutaj jest i co zostałem, to jest ten otóż grzejnik. Zastanawiam się nad zastosowaniem tego grzejnika. Może on jest specjalnie taki. To jest grzejnik, który jest zlokalizowany w garażu. Garaż o powierzchni gdzieś około 20 m2 albo nawet więcej. I mamy tutaj tylko jedno
Żeberko. Dlaczego tak? Może dlatego, żeby nie wiem, suszyć jakieś buty, suszyć skarpetki albo coś takiego, a żeby ten grzejnik nie wychładzał za bardzo nam tego, co do niego przychodzi. Nie wiem, ale jest to dobry patent. Ostatnia z rzeczy, których wam jeszcze nie pokazałem, to jest boiler. Może ktoś z was poznaje to miejsce. Tutaj było pokazywane przy okazji tego montażu system szybko złączek do Pexa. No i co? Można powiedzieć, że popatrzta dalej działa, nic tutaj nam nie cieknie, więc spoko rozwiązanie. Natomiast jeżeli chodzi odnośnie szybko złączki do naczynia, nie jestem zadowolony, ponieważ trzeba było spuścić, odkręcając tą szybko złączkę, powinno być coś takiego, że odetnie wam się belka, odetnie wam się naczynie i nie będzie wam nic tu tryskało. Próbowałem to odkręcać przy ciśnieniu takim jak widzicie, czy ciśnienie w okolicach 3,5 bara i niestety tryskało. Lekiem okazało się spuszczenie po prostu tej ciśnienia do wanny, zjechanie do zera. Wtedy odkręciłem naczynie, sprawdziłem w nim ciśnienie i niestety nie polecam tego typu szybko złączek. Jednak szybko złączka typu taka jak jest Afrizo, ta z kranikiem od boku, gdzie spuszczacie sobie wodę, dużo lepsze rozwiązanie. Zbiorniczek, który tutaj mamy, to jest standardowo Galmet, który montujemy w pojemność magazynową, popatrzcie, 299, prawie 300 litrów. Mamy tutaj dwie wężownice, które zostały złączone ze sobą razem i łącznie mamy tutaj 2,5 metra powierzchni wymiany, więc wystarczająco. Kochani, to koniec mojej wciągającej historii z tego miejsca, ale jeszcze myślę, że nie jedna taka historia przed nami. Przydałoby się więcej, żeby było jednak klientów, którzy mogą trzy słowa od siebie wrzucić, którzy chociaż wyskoczą i posłużą się swoim głosem, będą mieli jakieś refleksje, przemyślenia na temat źródeł ogrzewania, czy jeszcze raz by się zdecydowali na pompę ciepła. Jeżeli tylko będzie taka możliwość, to jak najbardziej śledźcie kanał i będą takie rzeczy wrzucane, bo nie tylko pompą ciepła człowiek żyje, lecz są inne też źródła ogrzewania i nie zawsze pompa ciepła jest najlepszym rozwiązaniem. Ale my tak trzymamy się dalej pomp ciepła, klimatyzacji i jeżeli tylko jest taka opcja, żeby do was założyć pompę ciepła, nie będzie was to rujnowało, stwierdzimy, że po prostu do was się da założyć pompę ciepła i będzie ona spełniać swoje przeznaczenie, to wtedy taką pompę ciepła wam, kochani, możemy dobrać. Jeżeli jesteście zainteresowani montażem pompy ciepła, to wszystkie dane macie w linku, który znajdziecie w opisie tego filmu. A ja się teraz zbieram, bo już czas nagli, zbliża się 17, a jeszcze chyba trzeba odwiedzić dwóch klientów. Więc do zobaczenia następnym razem.